Sezon i po sezonie. Sezon 9 Ultraligi się skończył. My też się skończyliśmy, sprzedaliśmy. Ale mimo to serdecznie Was witamy w nowym tygodniu na kanale Gadania o e-sporcie. Ale czemu sprzedaliśmy od razu? No tak, ludzie nam piszą ostatnio. I... Że Save on Bell? Tak. Save on Bell? A Ty w ogóle śledziłeś te poczynania z Save.pl? Śledziłem poczynania z Save.pl. Polecam Wam wszystkim zapoznać się na naszym Twitterze, jakie interakcje przeprowadziliśmy z tą zacną stroną. A Ty już znasz genezę? Nie, jeszcze nie. To mi powiesz później, po programie. A na razie... No dobra, jak chcesz. A na razie nie marnujemy czasu, tylko przenosimy się na LANa pierwszego z publicznością w historii polskiej sceny. I go dla Was omówimy. Nie wiem, czy pierwszy z publicznością w historii polskiej sceny. No właśnie, źle powiedziałem. Źle powiedziałem. Polskiej sceny nie pierwszy, ale w historii Ultraligi pierwszy. Pierwszy. I ostatni? W takim formacie? No. Miejmy nadzieję. Dobra, bo Ty będziesz miał perspektywę osoby, która mimo wszystko przyszła do Polsatu bardziej w gości. Ja byłem jako widz. Byłeś tam, kilka razy w życiu już tam byłeś. Więc nie jest to dla Ciebie przestrzeń obca, no ale nie pracujesz tam tak jak ja na co dzień. I myślę, że jakby konfrontacja naszych perspektyw będzie ciekawa w ocenie tego wydarzenia. No. Bo dla mnie to było trochę tak, jakby przyszła mi wycieczka szkolna do roboty, nie? Ja po prostu przychodzę, no robię zawsze tam to, co bym robił i tak, gadam sobie z produkcją, nie wiem, przebieram się, maluję, etc., etc. Tylko są ludzie, z którymi przy okazji zbijam piątkę, gadam, nie ma ich na co dzień, no ale tak szczerze dla mnie nic się nie zmieniło. To był dzień w pracy jak każdy inny. Było oczywiście trochę fajniej, trochę więcej emocji, bo ludzie coś tam krzyczeli na tych trybunach, to było słychać ze stanowiska kasterskiego. No ale też nie było takiego namacalnego kontaktu, wiesz, nie staliśmy przed tymi ludźmi, nie komentowaliśmy de facto dla nich, tylko no wciąż do puchy, nie? Więc jakby z mojego punktu widzenia LAN wyglądał okej, nie? Standardowy dzień w robocie. No ja nie wiem, jak tam u Was to wyglądało, bo my Was nie słyszeliśmy, to jest pierwsza sprawa. No domyślam się, tam nie było chyba żadnego nagłośnienia specjalnego. Nie było nawet za bardzo obrazu, bo telewizor był schowany za schodami takimi. Także widzowie ani nie widzieli, ani nie słyszeli tego, co się działo. Mogli patrzeć się na zawodników na scenie. Powiem tak. No ciężko jest oglądać mecz, nie widząc całego telewizora. Na przykład. Nie jest przypadkiem też, że nie robi się zazwyczaj LAN-ów w studiu telewizyjnym, nie? To prawda, to ale przy kłopoty. TFT telewizor stał przed widzami. Też był tak z boku. Nie, no są zdjęcia, jak siedzą normalnie przed telewizorem. Nie, no podobna była pozycja. Wydaje mi się, że tam było trochę lepiej, ale podobnie. W sensie wciąż to nie było tak, że wiesz, stoi bezpośrednio. W każdym razie siadamy na tej trybunie. No i ziomal przychodzi jakiś z produkcji i mówi, że tutaj sobie usiądźcie spokojnie, zaraz tu będzie stał telewizor, wszystko tego. Mecz startuje, nikt tego telewizora nie rusza. Wszyscy siedzą, nie wiadomo o co chodzi, nie? Aha. No i podchodzi ktoś tam i się pyta, czy ten telewizor, a ten ziomal mówi, nie. Jeżeli nie zostanie przesunięty, nie. Tak? No i tak pomyślałem, że no to ja idę tam do przedsionka tego, bo tam można było oglądać. No, też problem był taki, że no nie jesteś w stanie mieć tam sceny de facto, nie? Sceny, która jakby jest na pewnym podwyższeniu, pod którą jest zgromadzona publika, tylko to było tak no z doskoku trochę, nie? Jakby też to studio jest tak zbudowane, że musi to tak wyglądać. Ja tylko powiem jedną rzecz. Może dla ludzi, którzy byli tam pierwszy raz jako widz typowy, to było fajne pewnie. Tak myślę. Dla mnie nieszczególnie, no bo co ja tam niby miałem jakiegoś bardzo ciekawego zobaczyć. No. Prawda jest taka, że ten finał dużo lepiej wyglądał pewnie w telewizji niż patrząc tak na żywo. O, na pewno. Bo przechodzący Woolite na przykład, to było takie śmieszne. Stawia puchar. Czekaliśmy na to, aż przejdzie ten Woolite i nie zauważyliśmy do końca, kiedy on wychodzi. I ten, no. Bo tam nie do końca było słychać cokolwiek, co kiedy. I nagle...
Przychodzi ulejt i to trwa jakieś 2,5 sekundy, jest takie chlup. Tak. I poszedł dalej. No, jestem też ciekaw, jaka jest perspektywa widzów naszych kochanych, no bo część z nich była, dostała wyjściówki od nas na tego lana, także dajcie znać w komentarzu, jak wy odbieraliście tego lana, jeżeli na nim byliście, a przy okazji zostawcie lajka, suba i dzwona. Ja muszę jedną rzecz powiedzieć. Proszę. Użytkownik Panda Krystyna. Tak. Inaczej mówiąc, Krystyna Panda. Tak. Dziękuję bardzo za obdarowanie mnie butelką pysznego trunku, która zresztą długo nie wytrzymała. Między innymi właśnie przez Krystynę Pandę nie odbył się żaden vlog. Nie odbędzie się. Ale może pokażemy, wiesz, jakby całość nagranego materiału. Jest minuta 48. No, dlatego, wiesz, można go zmieścić tu do odcinka. Jest. Fragment vlogowy. Ale nie tylko przez Krystynę Pandę. Jeszcze przez Badlikę, który stwierdził, że byłeś przy tym. No. Będzie prowadzącym tego. Tak. Po czym ty poszedłeś? On poszedł i już więcej nie chciał. Aha, no dobra, no też tak się zdarza. I patrzyłem się na to, myślę, no to ja tam idę do tak zwanego press roomu. Rozumiem. Pozdrawiam też z tego miejsca Michała Brzezowskiego, widza, który nas śledził praktycznie od początku. Tak jest. I w końcu mogliśmy podać sobie dłonie prosto z duchołazów, tak? Także serdeczne pozdro. Ale kończąc kwestię tego, czy ten land był fajny, czy był niefajny, przytoczę wpis od użytkownika Joshu, który właśnie jest takim, no... Chuj wie, kim na scenie aspirującym publicystą, że tak to określę. Natomiast, no, in the grand scheme of things, jest zwykłym esportowym zjadaczem chleba, tak? On uczestniczy w tych rozgrywkach jako widz, więc jego perspektywa też jest wartościowa i daje nam pewien kontekst, którym nam, osobom, które pracują przy tym od środka, będzie trochę umykał. Będę trochę skracał, bo tu jest trochę tego pieprzenia, pierdolenia za przeproszenie, jak to mówił Mateusz Borek. Ale już to przedłużając. No bo byłaby już dosyć tej grafowania mikrofonu. Na samą imprezę dostaliśmy się tak naprawdę bez problemu, jak do siebie. Pan ochroniarz spytał tylko imię i nazwisko, nie sprawdzając nawet dowodu. Na samym miejscu czułem się, jakbym po prostu miał być w tej rodzinie Polsatu. Był to dzień w pracy niż faktyczny LAN. Wchodzimy i jesteśmy na terenie. Szybkie podpisanie regulaminu i na salę siedzieć. Zabrakło atrakcji, hosta czy po prostu jakichś zajęć. Oczywiście można było spotkać sławne osoby, ale to tyle. To nas, no. Samo widowisko. Ja się na przykład nie spotkałem chyba. Ja też. No bo się. Ale no bo. Może nie jesteśmy sławni. Nie, kolego. No. To w drugą stronę. Niektórzy ludzie przy takich personach po prostu się kurczę wstydzą. No. A, no tak, faktycznie. Głupi ja. Samo widowisko, no spodziewałem się po Polsacie więcej. Usiedliśmy i patrzyliśmy, jak chłopaki za biurkami sobie siedzą. Tu tylko zaznaczę, a czego się kurwa spodziewasz na zawodach e-sportowych tak w sumie? Właśnie, bo na wszystkich lanach do tej pory chłopaki stali. Stali i stopami klikali tam. Na ziemi były klawiatury. Na trzy, to akurat jest ciekawe, na trzy drafty dostaliśmy jeden. Ja nie rozumiem, o co chodzi. Nie było transmisji z draftów? A, no nie było. Właśnie, właśnie ja o tym ci mówię. Nie do końca było wiadomo, jak oglądać to spotkanie na trybunie. Bo ten telewizor, nie dość, że był tak w połowie schowany, to jeszcze nie wszystko było na nim pokazywane. Poczekaj, bo tu właśnie o tym jest dalsza część. Reszta to tylko audio średnio słyszalne z komentatorki. To było wysoko na adresolce. To sami was było słychać, to prawda. Trzeba było oglądać Twitcha. To jest dla mnie trochę absurdalne. I my oglądaliśmy na telefonach ten mecz. Sama gra wyświetlana na telewizorze, super. Szkoda tylko, że stał w 90 stopniach do sceny. Niekomfortowo się siedziało, dodatkowo z trzech miejsc, w których miałem przyjemność siedzieć. Tylko w jednym w miarę komfortowo było coś widać. Pozostały czas to wygibasy między ludźmi, aby coś zobaczyć. Dopiero czwarta gra, ta w poczekalni, była zwykłym oglądaniem live'a. Czuję niedosyt, ale to raczej przez fakt, że spodziewałem się czegoś więcej. Chociażby ustawionego telewizora tak, aby można było komfortowo oglądać. Niemniej jednak dobrze się bawiłem. A Wachir na trybunach, Silvan z nami robiący małe show. Miło było zobaczyć całe studio i przeżyć to wszystko. Gratulacje dla Zero Tenacity za zwycięstwo, ale obu drużynom należył się brawa za fajne show. Po medalu z kartofla dla każdego i git. No, dużo jest prawdy w tym, co napisał. No bo, kurczę, tak szczerze, wszystko zrozumiem, ale... Z tym telewizorem to trochę by mi było wstyd. No pytanie, jak to, wiesz, nie wiem. Wpływa na kadry i nie tak wiem, dalej. Nie wiem. Ja w ogóle nie oceniam, jak to tam, tylko mówię, że
co się wydarzyło, no i to nie jest fajne. Ja powiem tak. To nie było miło. Lepiej jest zrobić tego lama z publiką i przetestować, niż znowu robić bez i się narażać na jakąś krytykę. Bo tak był lan, była publika. Tak, można wyciągnąć. A właśnie, Frenzy, czy tam kto się tym zajmował. Kurwa, gdzie jest catering? Żałosne to jest. Ludzie przyjechali coś zjeść. Nie no, był catering. U was. Dla mnie. Na was były ciasteczka. Nie tylko, ale było mało bardzo. I nie było o czym nagrywać. Szczerze. No. Ja trochę ich zjadłem z ogólnodostępnego bufetu. Ja wiem i nie tylko ty, bo reszta komentatorów również to robiła i potem została wyproszona stamtąd przez kogoś. No widzisz, no to nie, to ja akurat uchowałem się od tych okropnych uwag. No dobra, dość o lanie, pogadamy sobie teraz o samym finale, co? Bo koniec końców... Trzeba. Nie za dużo jest do opowiadania. Nie za dużo, bo finalnie mam wrażenie, że ten sezon się skończył trochę tak, jak miał go zapowiadaliśmy. Czyli Zero Tenacity wchodzi na Kozaka i z dużą pewnością wygrywa wielki finał. Natomiast były pewne schody, szczególnie w trzech pierwszych grach na Anonymo, które szczerze mówiąc wypadło lepiej w tym finale niż ja się spodziewałem. No tak. Znaczy podejrzewam, że gdyby nie ta wygrana mapa, to która też mogła się nie wydarzyć. Taka jest prawda. Nie powinna się wydarzyć. No. No ale stało się, ale gdyby nie to i byśmy teraz siedzieli przy wyniku 3-0, to byśmy po prostu powiedzieli, tak miało być w sumie, co to za różnica, jakim stylem. Z10 jest lepsze. No jest Z10 lepsze w LoL'a i tutaj nie ma o czym dyskutować. Jak patrzyło się na tego Cho'Gatha od Kolora na przykład, który łaził sobie, zżerał cztery osoby. No. Ogólnie Kolor, dużo było takich sytuacji. Mam wrażenie, że on najlepiej udźwignął ciężar tej serii na samym początku. Chyba tak. Bo to, że ta pierwsza gra była taka najbardziej zacięta, najrówniejsza, myślę, że trochę świadczy o tym, że ci gracze, którzy nie grali na polskiej scenie, czyli cała pozostała jakby ekipa Zero Tenacity z wyłączeniem Ryuzakiego, który był tutaj na lanie, trochę się spaliła, mam wrażenie, w tym studiu i trochę chaosu, trochę nieoptymalnych decyzji, grali chyba trochę gorzej niż normalnie potrafią. Natomiast na barkach Kolora też ta pierwsza gra wygrana, myślę, że z perspektywy Anonymo to jest duża szkoda, że nie urwali pierwszej mapy, bo było blisko i tak naprawdę to była kwestia jednego, dwóch teamfightów, żeby oni to wygrali i gdyby zaczęli tę serię od 1-0, to od razu więcej pewności, może jakoś inaczej układałyby się drafty, mieliby jakieś inne wnioski, graliby pewniej, a tak... Draft był tylko jeden, chciałbym przypomnieć. A, no tak. Znaczy ja widziałem wszystkie. No, ale w tej drugiej grze mam wrażenie, że to już było Z10 w swoim comfort zone, które no, nie wypuszcza po prostu gry z rąk za bardzo i nawet nie było czego zbierać po Anonymo. Takie mam wrażenie w grze drugiej. Natomiast ta trzecia gra to już chyba zbytnie poluzowanie. Widziałem, że Kabi poczuł się delikatnie zbyt komfortowo. Trochę takich solo-kolejkowych zagrań się tam wdrożyło, bo też ta druga gra to był srogi outdraft od Anonymo. Fajny flex. O Jezu, co to było? Było tak, że wzięli Cho'Gatha. Tak, wzięli Cho'Gatha w to kolor piknął Mordekaisera i na R5 przesunęli gracza Anonymo Cho'Gatha na mida i dobrali Olafa, przez co Mordekaiser stał się strasznie useless przez długie minuty. No i sami zawodnicy mówili, że jeżeli wygrali grę będąc w tak beznadziejnej pozycji, no to chyba nie da się po prostu przegrać tego finału, nie? Tak było. Tak było. Mi zależało bardzo, żeby ta seria trwała jak najdłużej, a Zonowi również. Bardzo dobrze się bawiliśmy. Dlatego chcieliśmy 3-2. To był pierwszy moment w moim życiu, swoją drogą, kiedy ja wspierałem Anonymo. Ja też, no kurczę, chciałem, żeby jednak było coś więcej. I wiesz, ta trzecia gra, kiedy widzę, że Varus z Rakanem biorą w jakiejś 12 minucie turet na Ezreala z Ashe chyba. O, to mówię, czyli to jedna z takich gier. Na szczęście potem Kabi totalnie zrandownował i dostaliśmy kolejną grę, bo Royson na Asolu mocno kernął ekipę. No ale gra czwarta to też już takie stąpiradło. No nie. Nie za bardzo było tam pole do dyskusji. Aurelion Sol jest na tyle nieprzyjemną i mocną postacią, że tak. Udało się jakoś, ale to nic więcej. Z10 dużo lepszą drużyną. Wydaje mi się też, że
Po prostu dużo więcej wymiarów i kolorów ma ta drużyna. Nie tylko na topy. Niż Anonymo, no bo wiecie, można jechać na tym patencie długo, jak się okazuje, w polskiej lidze. Mhm. Można mieć Roysona i mieć wszystko inne w dupie, tak na dobrą sprawę. I dobrze grającego Adekery, tak? To jest drużyna, która przez cały sezon chowała się w krzaku na bocie i skalowała nam idzie. I chowała też taktyki, tak, które dopiero w finale musieli pokazać i actually byłem zaskoczony, że mieli coś przygotowanego. No coś tam ja mieli. Myślałem, że to jest, wiesz, pic na wodę, fotomontaż, nie? Coś tam mieli, ale no wiesz, no tak podsumowując cały sezon tej drużyny. Chowasz się na bocie w krzaku, skalujesz na midzie i pajacujesz na topie. I to działało bardzo długo, tak? To działało bardzo długo. Nawet na grypcie działało. Ale wydaje się, że tutaj już mamy do czynienia z za mocną drużyną, żeby takie rzeczy wyczyniać. I też nie da się ukryć, Chipsy zagrał naprawdę dwie słabe serie. No, kotwica to tam latała. No, ale przede wszystkim ta Aszka, która była tragiczna. Kurczę, no bierzesz czempiona pod dominację linii, nie dość, że jej nie dominujesz, to w ogóle przegrywasz. No, wiesz, tak czułem, że jakby nie ma za bardzo dla siebie przestrzeni Chipsy w tej serii, bo ani ta Asz nie oddawała, ani te inicjujące czempiony nie były najlepsze, no. A z kolejnej strony Enchanterzy, czy to dla niego też jest coś, co daje największy komfort? Chyba nie do końca, więc mam wrażenie, że tu po prostu wyszło, że Chipsy no, nie jest aż tak dobrym graczem, żeby podnosić puchar za mistrzostwo Ultraligi i myślę, że nie ma w tym nic złego. To i tak duży sukces, że zaszedł tak daleko. No ale musi trochę popracować nad kwestią chyba liniowania najbardziej, bo myślę, że to nie jest głupi zawodnik. I on ma takie ogarnięcie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na mapie, ale po prostu mechanicznie na linii odstawał. No i kiedy pojawia się na Skabim bottom, który tak szczerze mógłby grać w lecu, nie? Pewnie no, tak. No to jednak mocno się Chipsy przypalił. No strasznie się stresował przed rozpoczęciem tej serii. Presja była duża. Była w ogóle taka sytuacja, w której przed samym startem już miała startować transmisja. Mhm. No nagle wstał, złapał się za brzuch i wybiegł. Okej. Okay. Ciekawe. Tak było. Kabi pobiegł za nim. My się tak wszyscy patrzyli na tej trybunie, co tu się dzieje. No, musiał zajarać. Tak, poszedł zajarać. Akurat jarał to coach Eunko bardzo dużo. Stał sobie przy śmietniku i tam szlug za szlugiem leciał. Ktoś też górę. Zajarał przy tym. Właśnie! O Jezu, o tym powiedzieliśmy. To jest mocne. Stoję sobie na antresoli, komentuję, analizuję teamfight, siedzę tam skupiony, wpatruję się w ekranik. Nagle czuję pewien podejrzany zapach. I mówię, kurczę. Znam! To jest taki sfont, którego z niczym się nie pomyli. Raz poczujesz i ktoś ci powie, co to jest, wiesz na zawsze. Tarara! Ktoś zajarał, kurwa, Josha, niestety, w tym studiu. Kuna pod klimatyzatorem. Ktoś mówi. My siedzimy, ja się patrzę na Fejkwana, Fejkwan się patrzy na mnie. Obaj wiemy, co tutaj się dzieje. Nawet żeśmy sobie zażartowali na transmisji, używając tam sformułowań kojarzonych z tak zwaną kulturą 4.2.0. Więc możecie sobie wyłapać, jak zrobicie rewatch transmisji. Nie, to było strasznie dziwne. I podobno było czymś tym siołem na produkcji, w studiu, no tak. I jeszcze do tego w holu. W holu nie. Holu nie? Nie, okay. Nie, nie, bo właśnie jak wy przyszliście, to ja nie wiedziałem, o co chodzi. Okej. Okay. No ale... I powiem tak, odpalany był dwukrotnie. Ludzie na trybunach to chyba czuli. Bardzo możliwe. No nie. Nie róbcie tak, bo na co to komu? Ktoś musiał normalnie pod tym takim wiatrakiem zewnętrznym. No tak, tak. Ja myślałem, że tam wiesz, ktoś w studiu z waporyzatora sobie wali, bo to by było trudne do wykrycia. No ale dobra, mniejsza z tym. To nie będziemy tutaj promować takich nielegalnych substancji. Broń Boże. Ludzie często mówią, że tęsknią za naszymi starymi formatami. I kiedyś było tak, że wystawialiśmy oceny liczbowe dla zawodników. Ostatnio, może po wielkim ostatnio finale... kilka osób no. Napisało, że właśnie, żeby wróciły tabliczki. A ja je mam tu. To dawaj. Jak sobie odwiniecie nasz kanał tak o rok mniej więcej, to zobaczycie, co my robiliśmy z tymi właśnie plakietkami. To nie było nic bezbożnego. Wiem, co sobie pomyśleliście. Nie, my wystawialiśmy po prostu oceny i to zrobimy też A tym co razem. Co sobie pomyśleli? Ja nie wiem. To są chłopcy, wiesz, w wieku nastoletnim.
w dużej mierze nasi widzowie. Nie no, przestań, dobra. Okej. Okay. Nie pomyślałbym. Że to ma taki kształt. No dobra, nieważne. No jak ten, jak manapota, albo. Jak manapota, dokładnie. Co ty robisz? No, a to... no i przyjdą poskinują. No i nie poskinują. Dobrej mam. Wystawiamy oceny dla orbitalnego, może najpierw, co? Dobra. Zaczniemy od góry, od pana Iro. I dla mnie pan Iro zasłużył na notę... Trzy czwarte. Bardzo słabo zagrał. Nie no, ja bym powiedział takie trzy z plusem, nie? Trzy z plusem dla Iro. Po nim spodziewałem się, że zrandaunuje tę serię, tak szczerze, że zagra beznadziejnie, kolor pokaże doświadczenie, a prawda jest taka, że na tym Olafie Iro wyglądał bardzo przekonująco. No, Olafie dymał. I... ale czym grał przed Olafem? Była taka akcja, że już zabija, już... Gnarem. I tak jak kolor wszedł do tego krzaka czy gatem, już tak ten mówię, oho, no. Oho, kolega Warda nie ma, chyba będzie fejszczek tak zwany. Ale no, widać, że miotało nim jak szatan, tak... Pójść czy nie? No, wchodzę. Dostał bombę na łeb i się złożył, to fakt, ale koniec końców przyzwoity finał od niego, także myślę, że zasłużona nota. Dalej, Savero. No tutaj właśnie nie wiem, bo to Savero był jak Savero przez cały sezon, tylko trochę gorzej. Ja bym powiedział, o, no, tak bym powiedział, bo ta ostatnia gra na Lisinie, tak niesprawiedliwy wybór tego Lisina, bo nie dostał żadnej aleki, z którą mógł grać, nic nie zrobił. Ariuzaki był akurat dość istotną osobą w trakcie tej serii, więc no, myślę, że finalnie Savero w tej roli, którą zazwyczaj pełnił, nie odnalazł się tak jak przez cały sezon, stąd też myślę, że ocena taka se. Dla Roysona, dla mnie nawet chyba czwórka, no bo co miał więcej zrobić, nie zintował żadnej gry, no może sam kernął tym asolem, więc czwórka jest okej. Okay. Neramin? 3. Ja się z tym zgadzam. Gra na Kajsie fajna, ale to jest Reale. Trochę tego nie rozumiem. Mają jakąś ostrą wkrętę na te Kajse swoją drogą, ta ekipa. Tak, ogólnie turecka ekipa w Kajsie bardzo lubi się z Kajsą. Ale Neramin, nie wiem, mam wrażenie, że fajnie by było widzieć go na postaciach, które coś na przykład robią w early game i mid game. A to był 3 razy zagrany z Real z rzędu i mi się to nie podobało. No i chipsy. 1. No, słaba seria. A polski fok? To jest dla OG. Tak, polski fok. Dobra, no i oceny dla zerówki na CD. Dla kolora... Kuźba. Ja bym tak powiedział. No, czwórka dla kolora. Dwie dobre gry, dwie troszeczkę gorsze. Ten no Mordekaiser tak. Był... No słaby był. Na Olafa nie dawał rady. Niestety. No nie dawał rady. Iro to tam 3 na jednego robi. Tak. W tankowatych meczapach, w takich standardowych bardzo spoko, w niestandardowych widać było, że Iro chyba lepsza forma dnia na tych czempionach. I nocy. Ale dalej... No tak, bo dnia i nocy. To się pociągnęło prawie do nocnej. Lepsza forma dnia i nocy, Iro. Dobra, Ryuzaki. A w ogóle ten, From Zero to Hero 1. To jest piękne hasło, które tak. Powinno być używane przez Zero Tenacity. Dla Ryuzakiego ode mnie leci piątka. Super sezon i super finał. Dostał MVP. Myślę, że zasłużone. Tak. I też za całą przygodę w Zero Tenacity i w Ultralidze. Ja jestem za. Dałbym ci nawet 6. Tak. I niech zostanie tutaj na polskiej scenie, bo jest spoko gościem. Poszedłem z nim na kluby. Napiliśmy się fotki i polubiłem go bardziej. O! No to 6. A, właśnie. Nie wiem, jak ty uważasz, ale mi się wydaje, że to może być ostatni split Zero Tenacity w Polsce. Ten teraz? Który będzie? Który będzie. Zobaczymy. Nie widzę sensu, żeby tak bogata orga siedziała w Ultralidze. Tak, natomiast też wiesz, no, koszta utrzymania są no, mniejsze niż gdzie indziej. Plus jest łatwo wygrać tę ligę. Ale myślę, że owner Z10 lubi wygrywanie. Pewnie tak. Jakby grał, wiesz, w LVP czy LFL-u, niekoniecznie by to się musiało wydarzyć. Nie, ale... przy takiej chęci inwestycji, no bo to, co ten człowiek wydaje w tym momencie, to na luzie mógłby wydawać w niemieckiej lidze i dalej być. Tak, no pytanie, czy masz wtedy gwarancję sukcesu. Nie?
nie wiem, ale masz gwarancję inwestycji, inwestorów dookoła, nie? No, to też jest prawda, natomiast kurczę, oni chyba i tak mają jakichś sponsorów. Sprzedażowo to też może się obronić, bo z tego co słyszałem, Noachem zainteresowane są drużyny z Leca i prawie wszystkie mają go na radarze. Na pewno akademie lecowe. Mhm. Więc no, może się dziać dużo. Zresztą nie dziwne, skoro jak wiesz, że wali tę całą ligę, to jeszcze na solo. Ja myślę, że głównie solo kill. To akurat no trzeba, tak. Kto by z Leca oglądał Ultraligę, tak zupełnie szczerze. Veigar V2. No tak, no albo on zobaczył Veigara i musiał kliknąć. Dobra, cena dla slow kill? Dla slow kill. Chyba wyjściówka, no. Tak, 3/4. 3 łamane na 4, ale nie czułem jakiejś różnicy znacznej od niego w tej serii. Myślę, że zagrał w porządku, ale nawet on nie był w stanie jakoś bardzo nastraszyć Roysona. Nie, nie. Royson grał sobie po prostu w LoLo. Tak. Neramin? No ten, właśnie, nie wiem. Przepraszam, Noah? No tak. Właśnie, no to, ale to o niego mi chodziło. No ja bym powiedział, koniec końców, 4+. Chyba git, no. No bo z tego wszystkiego. No bo jakby ciężko oceniać tę drużynę negatywnie, nie? Nie, nie, no pewnie. Chodzi mi o to, że jeżeli dajemy 5, to znaczy, że występ był idealny. Ryuzaki nie zagrał żadnej złej gry. Myślę, że Noah powinien pociągnąć grę na Warusie, a tego nie zrobił. No a też był na afterze, więc myślę, że 4+. Tak, to 4 za grę, plus za wszystko inne. Tak. I dla Kawiego myślę, że to samo. To sama nota, ta sama nota. Tak. To chociaż był jedną grę, albo nie, cztery. Cztery, tak. Za to, co żeś za Rakana. Za Rakana. Za karę. No i też swoją drogą upadli w jednej grze, chyba w drugiej. A tak. Soki Lime założyli, tak. Czymś z Neraminem. No, a Ryuzaki nie ugiął się od potężnych kampów. Także warto tu zaznaczyć, że jest lepszy o wiele. No, prawda. No dobra, także noty wystawione. Dla coacha Eunko 5 za formę klubową i za umiejętności taneczne. Wybrał się na afterparty w takim fajnym polskim ortalionowym dresiwie. I miło było zobaczyć ten kontrast między coachem, który w garniaku draftuje, a potem leci na miasto. No nie ma z nim. No fajnie było z nim. No dobra, także tyle o finale pod kątem gameplayowym. I myślę, że... Aha? What? Co ty mówisz do mnie, że ucięło nagrywanie? Jak rozłączyło się? Mamy jeszcze jedną ocenę. Mikrofon Razer Siren. Kurwa, zero. Zero, za to, co żeś żałosne robił przez 10 minut ostatnio. To... Słyszeliście pewnie, jak słaba była jakość, to przez to, że się rozłączył ten tuman. No, ten cymbał. Frajer. O. Dobra, nie będziemy go wyzywać, bo znowu tam zrobię jakiś numer. Ty, kuźwa, co? Ja mam dla ciebie ramię. O! Mikrofonowe. Okej, okay, okej, okay, klasa. Zapomniałem. To się przyda. No dobra, to już na sam koniec. Oceńmy sobie cały ten sezon ultraligowy. Też tak? Nie, no tak, tak po prostu. No bo wiesz, już więcej ultralidze i w sezonie 9. Ja nawet nie chcę robić, bo ten sezon właśnie we mnie wzbudził bardzo polarne uczucia. I o tym chciałem pogadać, że z jednej strony bardzo fajny sezon pod kątem emocji takich czysto sportowych, pod kątem poziomu indywidualnego. Dawno nie mieliśmy tak mocnej ligi w Polsce. A z drugiej strony jednak problemy z oglądalnością, problemy z terminarzem, bo 4 Super Weeki to jest za dużo i takie straszne, no nie wiem, mam wrażenie rozchełstanie, jeżeli chodzi o te terminy, sprawiło, że to nie był łatwy sezon do śledzenia, problemy z playerem nierozwiązane przez długi czas, co też obniżyło widownię. I tak jakby czuję się źle z tym, że mieliśmy super sezon, który nie został przez ludzi doceniony, przez to, że parę rzeczy po stronie produkcyjnej może właśnie paradoksalnie zostały produkcyjnej. A też jednocześnie czuję, że to nie jest tak, że produkcyjnie potraktowano ten sezon na pół gwizdka, wręcz przeciwnie, dużo zrobiono, żeby on się lepiej oglądał, nie? Jakby myślę, że pre-show było o wiele ciekawsze niż było w poprzednich dwóch sezonach, bo po prostu było więcej jakichś ciekawych grafik, też myślę, że odświeżenie grona casterów też mogło dać pewną nową energię, jakąś nową dynamikę na tych transmisjach, aczkolwiek no, z jej odbiorem to też różnie bywało momentami. No kurczę, zwiększenie zasobów, jeżeli chodzi o angielski broadcast,
to też powinno się zaliczyć. Finalnie jest lunch z publicznością. Sporo treści też z Media Dayów. No kurczę, czuję, że dużo było, jakiś showmatch w ogóle też zorganizowany. Mam wrażenie, że dużo było tutaj fajnych pomysłów, które finalnie się nie obroniły, jeżeli chodzi o oglądalność, i mnie to smuci, i dlatego chciałbym, żeby ten sezon już się zamknął, oddzielić go grubą kreską, naprawić błędy i w 10 wjechać z pompą, bo po prostu jest mi szkoda. No chyba dobra to jest ocena tego, co się wydarzyło. Bardziej mi się podobała Ultraliga niż w poprzednich splitach, ale to ja osobiście bardziej chyba oceniam to przez pryzmat tego, że po prostu lepsze drużyny grały. Fajnie się to oglądało, bo do końca miało się gdzieś z tyłu głowy, że nie wiemy, co się wydarzy na sam koniec. Tak. Nie? Z10 było zdecydowanym faworytem, ale patrzyliśmy na te Anonymo, patrzyliśmy na to Grypcio, myśli, kurczę, niebezpieczni są. W poprzednich sezonach było to trochę tak, że te drużyny, które lądowały w playoffach, to szczególnie ta dolna część playoffów to była taka walka Meneli. No taki random number generator, nie? No, teamy, tak, które trochę nie wiadomo skąd się tam wzięły. A tutaj tak na sam koniec to chyba tylko Forsaken wylądowało tam z niewiadomych przyczyn. Tak, zgoda. Chociaż oni i tak mieli bardzo dobry wynik na koniec sezonu. Więc. To prawda. I kurczę, chciałem uczestniczyć w czymś dużym. Czułem jakby tak było, natomiast jakby zainteresowanie Ultraligą spadło. To jest mocno. Właśnie takie same jak zainteresowanie tymi odcinkami Ultralidze u nas. No. My jesteśmy zadowoleni, ale co z tego, jak mogłoby być lepiej, nie? Tak. No, mam nadzieję, że się to jakoś podniesie, natomiast jakby nie widzę specjalnych nadziei na to, żeby było lepiej, no bo co tak naprawdę chcesz zrobić? Właśnie, co można zrobić? Bo problemy nie są aż tak duże po stronie organizatorów. To nie jest tak, że da się bardzo dużo więcej zrobić, jeżeli chodzi o transmisję. Wiadomo, można by publikować te treści na jakimś osobnym kanale, może Ultraliga powinna zrobić własny podcast o tym i trochę w ten sposób zainwestować, ale czy to da zainteresowanie? No nie. Zainteresowanie dadzą dobrzy gracze i charakterystyczne drużyny. I jakby nie wierzę w to, że dużo się zmieni pod tym kątem w trakcie off-sezonu. Po pierwsze, z tego jakie plotki słyszę, a po drugie, no po prostu to nie jest najlepszy moment na wchodzenie w e-sport, bo ciężko jest ze sponsorami, na polskiej scenie w szczególności, i kurczę, trudno znaleźć jakiś rentowny projekt. Ludzie, którzy inwestują w tę branżę, muszą zrozumieć, że na niej nie zarobią, a większość drużyn ma podejście, że oni chcą na tym zarobić i zrobić biznes, a nie tędy droga. Tak jak w piłce nożnej, przychodzi szejk i topi kasę, bo dla niego jest prestiżowe to, że ma drużynę w piłce nożnej. To Veggie mówi ostatnio bardzo często i ja się z tym zgadzam, że e-sport trzeba sprzedawać prestiżem. Że to nie jest coś, co ty chcesz robić w celach zarobkowych, tylko chcesz to mieć na podbicie swojego statusu. No jasne, że tak, ale to ile można o tym mówić, ale cały czas ludzie gadają te głupoty o tym, że bo nikt nie ma sponsorów, bo nie da się na tym zarobić. No, a na piłce nożnej albo ręcznej da się zarobić. Na pewno. Czasem się da, nie? No, ale to co to przy za zarobek? Przy mądrym planowaniu da się to zrobić, natomiast no, ja po pierwsze nie widzę mądrego planowania, tylko widzę bardzo często zmotanie na chybcika drużyny, która no, może zajmie wysokie miejsce i dostaniemy trochę kasy i grancik jeszcze w ogóle gicik, nie? No i a taki Kamil na przykład pewnie zarobi. No, ostatnia rzecz jest taka, że strasznie nam się rozmywa polska scena z roku na rok ostatnimi czasy i ona właśnie nie jest już polska do końca, no bo jeżeli zobaczymy sobie na to, że w finale mamy de facto składy złożone przez Zero Tenacity, czyli bałkańską organizację, i no nadal będę utrzymywał Goskile, czyli włoską, szwajcarską, no bo Anonymo no, przejęło se gracze, ale samo scoutingu nie robiło. Włosko, szwajcarsko, litewską. Tak. No to jednak pokazuje, że my jesteśmy daleko w tyle jako polska scena, nie? I taka z gruntu polska organizacja, która zajęła najwyższe miejsce w tym sezonie, to jest Grypciokraft, które istnieje od delikatnie ponad roku. No i moim zdaniem to jest żałosne, że orgi, które powinny mieć na tyle stabilne podłoże od lat, no nie są w stanie tego zrobić i może przyjść Grypcio i po prostu zrobić. Ale Grypcio to chłopaków. Też jest palarnia pieniędzy. Jest. Po prostu. Dlatego Grypcio wróci do pewnie niższych budżetów na lato i będziemy mieli znowu Damiana Jagiełę w robocie, nie u nas, a u kolegi Marcina Chwaleby.
No i... no i patrz, patrząc dalej, kolejne miejsca zajmowane przez organizację. Ja tu patrzę po regularze, nie? Ale Forsaken, Illuminar, Alior Bank Team, KNFSK, nie? To są polskie orgi, które w tym momencie mamy. I jeżeli Forsaken robi najwyższe miejsce z nich, to nie jest dobrze. Nie, to jesteśmy straceni. Jesteśmy straceni. No, no tak naprawdę... Czekaj, Anonymo, Forsaken, Grypcio, Illuminar, Alior Bank, KNFSK. No, w tym momencie jest 7. No, w sensie... Jak jesteś zawodnikiem, nie? Wyobraź sobie, że masz 20 parę lat i szukasz dla siebie stabilnego domu na przyszłość... Spośród polskich organizacji, kogo będziesz traktował poważnie? Bo moim zdaniem nie należy traktować poważnie Team USK Gaming, nie należy traktować poważnie KNF, mówimy tylko o polskich, nie należy traktować poważnie Forsaken, niestety, nie należy też traktować do końca poważnie Illuminar Gaming, niestety. Zostaje nam co? Anonymo, Grypcio, Alior Bank Team i to jest bardzo mało. No a też się nie da zresztą. Dobrze, niech zostanie. A i tak tam, tam się potrafi dziać różne rzeczy, nie? Specjalnie nie wymieniam Iron Wolves, ani Exit, bo ich to nie nawet nie Polacy. A druga sprawa jest taka, że to też nie jest tak, że w tych orgach jest dobrze. Nawet bym powiedział, że w nich jest dość słabo. Jeszcze gorzej. Też, więc to była taka smutna konstatacja na koniec tego sezonu. No cóż, dopóki my nie założymy Gadają o e-sporcie, e-sport i nie zestąpujemy tej Ultraligi, to nie będzie dobrze. Nic nie będzie z tego. A to się niestety kiedyś będzie musiało stać, zostaniemy zmuszeni. Przez okoliczności, przez cały świat. I chęć pokazania wam wszystkim, że siłą przyjaźni. Tak, i tą przyjaźnią będziemy wam płacili. No, dobra. A wy w geście przyjaźni dajcie łapy, suba, dzwona i słyszymy się na dniach w odcinku o Korei chyba. Jutro będzie taki epizod. Bardzo dobrze, nie muszę przyjeżdżać. Trzymajcie się. Nara.